Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Dzisiejszy, piąty odcinek serii będzie o ciekawostkach z Kermorem Wiedźmińskiego Siedliszcza. I pomimo tego, że to jest bardzo mała lokacja, to wciąż tutaj jest pełno rzeczy bardzo interesujących ciekawostek. Ja postaram się nie powielać tego, co już jest w internecie i wciąż te rzeczy, te ciekawostki są nazywane tym mianem, pomimo tego, że ja uważam, że po 5 latach one straciły już na swojej wyjątkowości. Misje takie jak miecz Berengara, efekt cieplarniany, sąsiedzka sprzeczka lub bastion, chyba każdy je zna. Nie wiem, możliwe, że się mylę i jest kompletnie inaczej. Jeżeli wyjdzie taka inicjatywa, to zrobię osobny odcinek. A tymczasem zachęcam do subowania, zostawienia łapki w górze i nie przedłużając, zaczynajmy. Na ścianach głównej sali są namalowane takie rysunki, malunki, nie wiem. Są one już chyba bardzo stare, bo ta farba odchodzi, jest taka zeschnięta, ale jeżeli na nie najedziemy, to Geralt może zrobić parę krótkich komentarzy. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Ciekawe dlaczego. W czasie samotnego zimowania przychodzą do głowy dziwne pomysły. Wiedźmin Jerzy. Trzeba to w końcu zamalować. Następną taką, jak mi się wydaje, rzadką rzeczą jest ta książka, która znajduje się w wychodku. Geralt robi na jej temat krótki komentarz, krótką aluzję. Wojny północne, mity, kłamstwa, półprawdy. Traktat historyczny Restifa de Montolon. Kilku kartek brakuje. Można sobie nawet pomyśleć, że to nic takiego, albo że jest to kompletnie bez sensu, ale biorąc pod uwagę, że jest to wychodek, to chyba łatwo można się domyślić, do czego zostały użyte te kartki. No to se jeszcze poczeka. Co to za szajs? Myślę, że co bardziej dociekliwi na pewno dotarli do tej jaskini. Macie teraz dokładne jej położenie na waszych ekranach. Ale moim zdaniem i tak warto o tym wspomnieć, ponieważ jest to miejsce bardzo wyjątkowe dla każdego Wiedźmina, wyjątkowe i smutne. Jest to laboratorium, w którym przeprowadzano próbę traw. No i jak zwykle Geralt robi tutaj parę krótkich, aczkolwiek ciekawych komentarzy. Stół do przemian. Podobny do naszego ponurego Alberta, tylko jeszcze bardziej ponury. Ten zapach. Mutageny. Tyle lat minęło, a wciąż mnie mdli. Laboratorium. Tu przygotowywano eliksiry, czy raczej trucizny. Jakieś ustrojstwo zepsute. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Ale może i lepiej. Piać do parzenia ziół. Pamiętam te ich herbatki. Tu przygotowywano zioła. Ciemiężyca, wilcze jagody, tojad. Co zielone, to zdrowe. Chyba się zgodzicie, że w głosie Geralta słychać niemałe rozgoryczenie. W każdym razie można tam też znaleźć rejestr prób traw. Jest to lista chłopców, na których przeprowadzono ten eksperyment. Nie wiem, mi te nazwiska, czy tam imiona nic nie mówią, ale może wy wiecie, czy jest to jakieś nawiązanie. Jest to, no, przykre, bo jak się dowiadujemy, tylko jeden z nich przeżył. Dobrze, a więc w Kermoren znajduje się lokacja, która nazywa się chyba kuźnia i żeby aktywować związane z nią zadanie, musimy się oddać tak jakby od kuchni w stronę schodów, które prowadzą do pokoju Yennefer i znajdziemy tam książkę Monstrum albo Wiedźmina opisanie tom drugi. Nie jest to lekturka na jesienne bądź zimowe, chłodne wieczory. Mówi ona o Wiedźminach jako najgorszych zarazach tego świata. I tutaj cytat. Wiedźmin naturze przeciwnym jest stworem, niemoralnym i plugawym zwyrodnialcem, z dna piekła najczarniejszego i najsmrodliwszego się rodzącym. Albowiem z cierpienia i męki sam chyba tylko diabeł rozkosz czerpać może. W każdym razie... Kopalnia żelaza. Wyeksploatowana wieki temu. Pokonujemy golema, czy tam żywiołaka i książką, która jest kluczem, otwieramy przejście dalej. Odstąp! Odejdź! To miejsce należy do Radmira! Dowiadujemy się, że panem tej kuźni był niejaki Radmir, a ogień, z którym rozmawia Geralt, to dusza owej kuźni. Chcę tylko się tutaj rozejrzeć. Intruz! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę na to! Upadnij sobie głupi ryj rozwalił. Nie pozwolę!
Zabijamy tego płonącego dziada, zdejmujemy iluzję za pieca, znajdujemy tam skrytkę, są tam miecze, jakaś zbroja, a także wykonana już mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu wilka, nic tylko założyć i nosić. Kolejna ciekawostka będzie wymagała od nas małego oszukiwania. Nie wiem, czy wiecie, ale z misji, chyba w Fail Elaine, ona chyba się tak nazywa, została usunięta jedna scena, a raczej jedna mała misja. Wpisujemy kod, który widzicie teraz na swoich ekranach i to powinno odblokować tą ukrytą dodatkową misję, która będzie polegała na tym, by przygotować posiłek dla Yennefer. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jak używać konsoli kodów, to ja nagrałam film, w którym wszystko wyjaśniam i to bez użycia żadnych modów, po prostu nic nie trzeba pobierać, tak więc link do tego filmu będziecie mieli w opisie. Przyniosłem żarcie. Dobrze się składa, bo umieram z głodu. Geralt, nie mogę odejść od stołu. Zrobiłbyś mi coś? No dobrze, to na co masz ochotę? Coś lekkiego. Może jajecznicę. Albo omlet, jeśli chcesz mnie rozpieścić. Z pieczarkami, cebulą i papryką. Dzięki. Ciekawym szczegółem jest to, że jeżeli rozstaniemy się z Yennefer, to nie poprosi ona Geralta o przygotowanie posiłku, a Vesemira. Także z tego, co udało mi się ustalić, można to zrobić na 3 różne sposoby. Pewnie jest ich więcej, ale no ja znalazłam 3. Tak więc robimy normalnego omleta. Wszystko tak, jak ona nam powiedziała. Druga opcja jest taka, że robimy jajecznicę zamiast omleta, a trzecia, że mieszamy po prostu jakiś głupim przeproszeniem i wychodzi coś obrzydliwego po prostu. Chciałabym Wam też przedstawić hipotezę, dlaczego myślę, że ta scena mogła zostać usunięta, a raczej hipotezę. Pierwsza jest taka, że może uznali, że jest to po prostu zbyt nudne. Druga z nich brzmi następująco. Yennefer prosi nas o omlet tam z jakimiś składnikami i papryką. I chociażbyśmy szukali tej papryki latami, to jej tutaj nie znajdziemy. Możliwe, że nastąpił tu jakiś błąd w tłumaczeniu, bo jak dobrze wiemy, pepper w języku angielskim to i pieprz, i papryka, a pieprz jest. Więc możliwe, że tutaj jakieś to było niejasne dla graczy, jak mają postąpić dalej i dlatego zostało to usunięte. A teraz czas na sceny z Yennefer po dostarczeniu jej 3 różnych posiłków. Jednak jajecznica. Przepraszam, nie mam teraz głowy do gotowania. Co mu jest? Gorączka. Czekaj, zbiję temperaturę zaklęciem. Starczą zimne okłady. Zajmę się tym. A ty zjedz. Dziękuję. No, Geralt, czekam. Wszyscy dookoła ciebie skarżą. Ja ci gotuję, Vesemir cię wyręcza. Chętnie bym się z kimś zamieniła, jeśli myślisz, że... Hej, spokojnie. Żartuję tylko. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Geralt, jestem zmęczona, zdenerwowana i głodna. Innymi słowy, pośmiejemy się później. Czyli mam cię nakarmić? Chyba, że wolisz, żebym jadła bez używania rąk, ale to nie będzie ładny widok. No dobrze, za papę Vesemira. Co to jest? Autorski przepis. Niewyględne, ale jadalne. Chyba. Widzę, że się postarałaś. Dzięki. Mogę liczyć na jakiś napiwek? Może później. Hurra, Ciri uratowana, przygotowujemy się do wielkiej bitwy. Jak dobrze wiemy, możemy porozmawiać z przyjaciółmi, którzy zechcieli nam pomóc. Łatwo jednak przegapić, że na wahadle stoi Ciri, która trenowała na nim, jak była jeszcze dzieckiem. Kiedyś bałam się ćwiczyć na grzebieniu. Te wszystkie siniaki.
Po tym, jak zostawiłaś mnie i Jen na Wyspie Jabłoni, co się właściwie z tobą działo? Podróżowałam przez czas, przestrzeń, różne wymiary. Widziałam domy ze szkła, biegałam z jednorożcami po krańcu świata. Mieszkałam nawet w podwodnym królestwie. Można tam sobie z nią krótko pogawędzić. Z tego, co mi też wiadomo, jeżeli prowadzicie aktywny romans z Triss albo z Yennefer, tylko nie z obiema naraz, to można się Ciri w ich sprawie poradzić. Nie jestem pewna, ile w tym jest prawdy, może ktoś z was miał tą opcję i jest w stanie potwierdzić, że tak jest. Bitwa trwa. W pewnym jej momencie Lambert zostaje otoczony i jest w ciemnej dupie. Jeżeli macie w drużynie Keirę, no to ona wtedy uda mu się z pomocą i wybawi go z opresji. Jeżeli jednak nie macie jej w drużynie, no to Vesemir wyśle Geralta na ratunek Lambertowi. Jeżeli olejemy Lamberta, to on po prostu ginie. Ja muszę się przyznać szczerze, że nie jestem osobiście w posiadaniu takiego nagrania. Nie mam też jak tego nagrać, bo na wszystkich moich zapisach zawsze jest Keira. Ale znalazłam na YouTubie filmik Gorwilla, który nagrał taki materiał. I oczywiście link do tego jest w opisie. Ja wam puszczę fragmenty, tak żebyście mieli jakby pełny obraz, jak to może wyglądać. Lambert! Nie zgrywaj bohatera! Geralt, migiem do Lamberta! Zabili go, kurwie syny! Zabili Lamberta! Lambert też zginął z mojego powodu. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira i Lamberta. Zastanawia mnie tylko, jak wtedy wyglądałaby ta scena, którą zresztą też bardzo łatwo przegapić. Zawsze będę pamiętał twoje nauki i twoje poświęcenie. Co do samej walki, wyhaczyłam jeszcze jeden super śmieszny wyczyn Hjalmara, który warty jest odnotowania. Przyjrzyjcie się dokładnie, co on robi i co później mówi. A. Ach, ci Skellige'jczycy, no mają temperament. Zaraz po bitwie możemy wrócić do Kaer Morhen i zaraz za wahadłem jest ścieżka, na którą możemy przeskoczyć przez mur, tak jak widzicie teraz na filmiku. No i tutaj dzieje się coś bardzo dziwnego, bo docieramy do miejsca, w którym stoi Keira Metz, czyli ona jednak, nie wiem, nie wyjechała z tego Kaer Morhen widocznie. Gdzie jest Lambert w ogóle? Po rozmowie z nią, bo można z nią porozmawiać, ja jestem jeszcze bardziej zmieszana. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Czy ty i Lambert... A co? Wydawało ci się, że jest tylko jeden wiedźmin, którym mogą interesować się czarodziejki? Wiesz, wy naprawdę świetnie do siebie pasujecie. Tak myślisz? Dzięki. Można ją spytać o Lamberta. I to by wskazywało na to, że to nie jest żaden błąd. No bo ja nie wiem, my chyba nie możemy już jej później spotkać nigdzie w świecie. No, tak normalnie, po zakończeniu bitwy. Więc to wskazywałoby, że jest to celowe. A z drugiej strony są kwestie, które dotyczą Velen. Można się jej spytać, jak jej idzie w Velen i w ogóle, tak jakby ona myślała, że cały czas tam jest. Więc to wygląda, jakby to był jakiś błąd, ale jednocześnie nie. Ja nie rozumiem, co tutaj się zadziało. Ostatnim już takim maleńkim detalikiem jest to, że te zniszczenia, które są dokonane w czasie walki w Kaer Morhen, tak jak na przykład brama zniszczona przez Imlerita, chyba Imlerita, są widoczne później, jak wrócimy do Kaer Morhen już po bitwie. Nie jest to nic takiego jakiegoś super specjalnego, ale puenta moja jest taka, że nie każdemu twórcy, nie każdemu studiu by się chciało. A na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Na dniach pojawi się Pożegnanie Białego Wilka, także wyczekujcie, jeżeli oglądacie to jeszcze przed pojawieniem się tego na kanale i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli nie chcecie nic pominąć. I do zobaczenia. Pa! Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę.